Dziękuję. Dziękuję. Pani marszałek Wanda Nowicka, bardzo proszę. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Ja mam pytanie do wnioskodawców. Skoro utrzymujecie państwo, że tak bardzo troszczycie się o dzieci upośledzone i ich rodziny, dlaczego zatem zamiast składać ten projekt, o którym dzisiaj mówimy, ten represyjny projekt, nie pomyśleliście najpierw o tym, żeby złożyć projekt, który by poprawił los dzieci upośledzonych, już urodzonych i rodzin, które borykają się z tym dramatem zupełnie same, bez żadnej pomocy? Drugie pytanie. Jeżeli byśmy założyli, że państwo, że Sejm przyjąłby tę ustawę, co dalej? Czy dalej chcecie zakazać przerywania ciąży wtedy, kiedy ciąża jest wynikiem gwałtu? A następnie, czy chcecie zakazać przerywania ciąży, kiedy ciąża zagraża życiu kobiety? Bardzo proszę o precyzyjną odpowiedź na te pytania. Dziękuję. Dziękuję pani marszałek. Pan poseł Piotr Polak, Prawo i Sprawiedliwość. Panie marszałku,